Wydział Organizacji i Zarządzania stworzył nową ofertę dla studentów. Staramy się cały czas nad naszą ofertą pracować i taką nową formą studiów, właściwie nowy kierunek studiów, to są studia dualne logistyka. To są studia, które oferujemy dla studentów drugiego stopnia. Gdzie studenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Pierwszy i trzeci semestr realizowany jest tutaj na uczelni, gdzie studenci mają zajęcia prowadzone nie tylko przez tutaj pracowników naszego wydziału, ale też przez przedsiębiorstwa zewnętrzne, przez naprawdę bardzo wysoko wyspecjalizowane osoby. I drugi semestr studiów to jest właśnie okres stażu i również studenci na podstawie tego stażu będą pisali swoją pracę magisterską. Dodam jeszcze, że oprócz tego 6-miesięcznego stażu studenci jeszcze realizują 3-miesięczne praktyki. Może być to samo przedsiębiorstwo, które jest stażowe, może być też inne przedsiębiorstwo. Są to pierwszy raz uruchamiane studia dualne i uzyskaliśmy na to również stypendium, albo właściwie granta z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, który pozwala tym studentom, którzy podejmą studia właśnie na tych studiach dualnych, wypłacać stypendia, co jest, myślę, bardzo korzystnym dla nich rozwiązaniem. Rekrutacja teraz cały czas trwa. Jeszcze dodam, że tutaj rekrutacja jest taka dwuetapowa. Najpierw studenci wysyłają list motywacyjny i CV, zaznaczając, że na przykład chcą w danym przedsiębiorstwie prowadzić ten staż, a później odbywają rozmowę kwalifikacyjną tutaj u nas na wydziale. Później rekrutują się w systemie rekrutacji Politechniki Śląskiej i zajęcia zaczynają się 25 lutego.